Grand Prix Hiszpanii to nie jest wyścig, gdzie mieliśmy zawsze e, dużo wyprzedzeń, wręcz przeciwnie. I, czytałem więc, że, ten, e, że Grand Prix w tym sezonie ma być wielkim testem e, tych nowych e, przepisów. Zgadzasz się, że, 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 że poznamy, zobaczymy właśnie w tym miejscu, na ile te, e, te nowe przepisy e, zadziałają i czy będzie taka orgia wyprzedzeń, jak, jak, jak używano tego określenia na przykład w Grand Prix Turcji. Znaczy, no, myślę, że w pewnym sensie tak i myślę, że tutaj się to sprawdzi w dużej mierze ze względu na opony. Natomiast no, generalnie trzeba pamiętać, że wyścig o Grand Prix Hiszpanii to jest wyścig, który w dziesięciu poprzednich edycjach wygrywali wyłącznie kierowcy startujący z pole position. Jest to taka smutna statystyka, bo pokazuje, że za bardzo trudno się spodziewać jakichkolwiek właśnie zmian, czy, czy no jest to bardziej taka procesja. Wyprzedzenie było potwornie trudne, nadal jest ze względu na konfigurację trasy. Natomiast teraz faktycznie system DRS, czyli ruchome skrzydło, które no będzie na pewno pomagało na głównej prostej, która jest dosyć długa. No i przede wszystkim opony, właśnie to jest ten czynnik, który podobno w Turcji właśnie nie DRS, tylko opony. wielu osób twierdziło, tak naprawdę sprawiły, że było te manewry wyprzedzania, czyli znowu duża liczba pit stopów, szybkie zużywanie się opon, opony, które bardzo gwałtownie i szybko tracą swoje właściwości, więc no, kierowca, który jedzie pod koniec już życia swoich opon, będzie o wiele wolniejszy od tego, który właśnie jechał na pit no, i to wszystko powinno sprawić, że, że faktycznie nawet tutaj w, na że Katalunia będziemy mieli w końcu trochę akcji. A czy ty zgadzasz się z, z tymi malkontentami, którzy kręcili trochę nosem, że tych wyprzedzeń w Turcji było aż za dużo? Że właściwie każda taka, każdy taki moment od razu ciach, DRS i, i, i wyprzedzenie, że to aż było ze szkodą dla rywalizacji w Formule 1. To jest to ciężka kwestia, tak naprawdę, i ja trochę się zgadzam. Znaczy, ja nigdy nie byłem ostatnio osoby, która twierdziła i marodziła, że Formuła 1 jest zbyt mało wyprzedzeń. Faktycznie czasami było mało, ale mimo wszystko dla mnie wyścigi były emocjonujące, bo jednak jest jakieś tam dążenie do perfekcji i wyprzedzanie nie powinno być zbyt łatwe. No, ale z drugiej strony, DRS miał być lekarstwem na takie sytuacje jak na przykład w zeszłym Grand Prix Abu Zabi, gdzie większość dystansu Fernando Alonso, jadąc z trochę szybszym samochodem, nie był w stanie uprzedzić Witalia Pietrowa. I na przykład w tym momencie uważam, że ten system się przydaje, prawda? No bo, no bo dzięki temu jakiś kierowca, który ma szybszy samochód, nie ma lepszy potencjał, zostaje w pewnym sensie odblokowany. I, no I nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dla mnie, z mojego punktu widzenia, było za dużo przesłania faktycznie z tego względu, że naprawdę ciężko było się połapać, co się dzieje w danym momencie. I to niby z jednej strony niesie ze sobą dużo emocji, no bo wiadomo, do końca nie wiadomo, co się wydarzy, taki tiller, prawda, sportowy. No, ale z drugiej sprawia, że być może ciężko jest znaleźć jakąkolwiek logikę w tym, jak się rozgrywają te wyścigi, i to z kolei już nie jest takie fajne.